teraz naprawdę decydująca sprawa. Już od wczesnego ranka na strzelnicy w Krutli można było usłyszeć strzały z broni. To bracia Kurkowi przygotowywali się do niezwykle ważnych zawodów w tym sezonie, do tak zwanego strzelania królewskiego. Każdy z 12 uczestników musiał oddać po 3 strzały z KBKS-u do specjalnie przygotowanej ozdobnej tarczy. Sprawa była o tyle utrudniona, że należało to uczynić w pozycji stojącej, bez podpórki. Po ciężkich zmaganiach, bezapelacyjnie, królem strzelców kurkowych na rok 1998 okrzyknięto pana Zygmunta Woźnego. Następne miejsca, czyli miano rycerzy, uzyskali pan Michał Stilmer, pierwszy rycerz, i pan Jarosław Przybyła, drugi rycerz. Swoje rządy królewskie pan Zygmunt Woźny rozpoczął od inauguracyjnego przemówienia, w którym pogratulował wszystkim uczestnikom dobrych wyników w strzelaniu i zobowiązał braci do wytężonej pracy na rzecz koła. Następnie przypomniał o zbliżającym się strzelaniu żniwnym i zaprosił wszystkich na symboliczną biesiadę. Królem kurkowym na rok 1998 został brat Zygmunt Woźny. Brawo! 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 Pierwszym rycerzem brat Michał Stilmer. Brawo! Jak się jeszcze? Drugim rycerzem został brat Jarek Przybyła. Dziękuję, przedłużę oczywiście. Uśmiechnijcie się.